Jaki piękny dzień! Świeci mi słońce za oknem, pogoda u mnie genialna, tak samo pogoda na palierowie genialna, widzowie! Witam was serdecznie, koniecznie łapka w górę i subskrypcja na starcie filmu, żeby być na bieżąco. Filmy są tutaj prawie codziennie, ponieważ w tym maju bardzo wiele miałem różnych przerw i jeszcze czekają nas tutaj taka dwudniowa przerwa, ze względu na to, że po prostu znowu wyjeżdżam, tak jak już mówię na poprzednim odcinku, znowu nagrywam na zapas, no niestety nie jestem w stanie tego wszystkiego pogodzić i zrobić tego tak, żeby były te filmy, za dużo to czasu wszystko zajmuje. Ale widzowie, spokojnie, wrócę 25, już będzie daily, już obiecuję naprawdę, bo po prostu za dużo tych wyjazdów, nie jestem w stanie nad tym zapanować. Ale dobra widzowie, tutaj wszystko śmiga jak należy, karta dostępu działa. Dodatkowo, jak mogliście zauważyć wczoraj u Dave'a, patrzcie, tutaj się przejdę, prawda, tu jest moje drzewo, a za tym moim drzewem powstało kolejne drzewo Dave'a. No po prostu ta nasza, że tak powiem, infrastruktura drzewna rozrasta się naprawdę potężnie i te drzewa naszej, prawda, grupy, prawda, tutaj, znaczy naszej firmy, tak by to można było nazwać, rozrasta się bardzo fajnie i chciałem, żeby to wszystko pociągło się w tamtą stronę dalej, żebyśmy mogli to wszystko tutaj jakoś fajnie rozbudować i wyciągnąć to palianowo w tą stronę również, no bo w tamtą stronę już się bardzo rozbudowało tam, ja mam przede wszystkim strasznie daleko, ja muszę popracować na tym, żeby rozbudować tą część palianowa, ponieważ tamta część jest za daleko ode mnie, mam za dużo dochodzenia, chcę rozbudować tą część, żeby tutaj było lepiej. Nieważne, widzowie, dzisiaj musimy pójść, właśnie, wejdźmy sobie tym razem tędy sobie wejdziemy, dlaczego, mam przecież zrobione tutaj przejście, nie musimy iść za każdym razem od tamtej piwnicy, więc przejdźmy sobie tędy, elegancko, otwieramy to przejście, myk, tu trzeba, muszę to wszystko zrobić tutaj, żeby to lepiej wyglądało, bo nie wygląda to najlepiej, póki co mamy takie, jakby to powiedzieć, bardzo robocze przejście, ale spokojnie, ono będzie dopieszczone i zrobię je lepiej, tylko potrzebuję na to czasu, a aktualnie tego czasu nie ma, no widzicie, tak chciałbym to zrobić wszystko w takim klimacie, no ale niestety zajmuje to trochę długo. W każdym razie, wszystko tutaj działa, patrzcie, jak elegancko sobie możemy przejść. Czym chciałbym się dzisiaj zająć? Chciałbym się zająć tym, żeby zrobić dodatkowe przejścia, jakieś takie na kartę właśnie związane z moim, na przykład z moim targiem, gdzie mam ten biznes i tak dalej, tam, żeby wszędzie na kartę były zamknięcia i tak dalej, wiecie, to jest coś, na co chciałbym popracować. Czekajcie, czy ja coś potrzebuję ze skrzynki, coś potrzebowałem, ale mi się zapomniało teraz, co ja chciałem zabrać, dobra, nieważne, pójdźmy na dół do tego mojego tutaj biznesu, zobaczmy, jak się sprawuje TNT i czy wszystko jest na swoim miejscu, mam nadzieję, że tak, lecimy tu, pyk, pyk, myk i uwaga, sprawdzamy, karta działa. Ja się tak jaram tym mechanizmem po prostu, że to działa wszystko elegancko, jest TNT, dobra, wracaj z tym TNT, bierzemy tą kartę, wszystko jest, że tak powiem, git w najlepszym porządku i możemy się czuć bezpiecznie. Tutaj musimy się zastanowić jeszcze, muszę w te skrzynki coś powkładać, żeby wiecie, żeby zgrywało to pozory, tak jakby, wiecie, o co chodzi, żeby tu wszystko było, a to potrzebuje ten mech, żeby zamknąć tam na górze, więc to zabiorę, ale tu trzeba coś włożyć do skrzynek, żeby tu... Co ty tu robisz? Bambik? Co ty tu robisz? Co to jest? To jest, ej, co to ty jest, tu zbudowałeś? To jest moja piwnica, musisz stąd wyjść, chodź. Chodź, wyjdź z mojej piwnicy, to jest moja piwnica. I czemu wyjść? Ale co to jest za straszne miejsce? Ale to nie jest straszne miejsce, to jest moja piwnica, tylko proszę stąd wyjść, chodź, wychodzimy stąd. Wyjdź. No dobra, ale w ogóle... Dlaczego? Co ty tu robisz w ogóle? Czemu ty nie wsiadłeś do portalu? No bo... My mamy przesyrane po drugiej stronie, ale ja tutaj pilnuję palianowa, żeby to wszystko było w porządku, ja tutaj czuwam, na baczności jestem. Ale to nie ma czego pilnować, ty głupcze. Jak nie ma czego pilnować, a co? Przed kim? Jak tu nikogo nie ma oprócz ciebie. No właśnie, pilnuję, żeby nie przyszły jakieś złe siły. Co tam? Nie wiem, jakieś dziwne ty masz te rzeczy. Nie, co to jest za w ogóle piwnica? Co to jest? Ale po co ci to? A ty nie masz swojej piwnicy? No nie. Na pewno masz swoje piwnice. Chodź, zobaczymy, na pewno masz swoje piwnice. No nie mam piwnicy, głupcze. Tak, zobaczymy. No nie mam. Zobaczymy. Zaraz będziesz się tłumaczył. Czemu nie chcesz nam pomóc? Ale to nie tak, że nie chcę, a co tam się dzieje takiego? Wy potrzebujecie pomocy? No my tam walczymy z różnymi stworami i tak dalej, pomagamy je temu. Patrz. Znaleźć odpowiedź. Na pewno masz piwnicę jakąś swoją. No nie mam. Gdzieś tu, pod wełną. No nie mam, zostaw i co? Kurde, i co? No zostaw i co? To, proszę cię. I co? Ale co to jest? No co, piwnica jakaś pewnie. To jest zwykła skrytka, no Jezu. No ja też mam swoją zwykłą skrytkę, tam się nic takiego nie dzieje. No ta twoja skrytka piwnicę. Jest 10 razy większa i straszniejsza. No dobra, ale to moja skrytka i nikt ci nie każe tam wchodzić. Tam jakieś gorsze rzeczy, ja się dowiem, co jest twoja skrytka. Ale tam nie ma nic takiego ważnego, to nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, nieważne. Co to jest za czołg w ogóle? Kto to wybudował? To jest czołg tego głupka z palionowa. Bzyłajca. Naprawdę? Bzyłajca zbudował? No ale dobra. Nie, Bambik, ty masz nam pomóc, nie obchodzi mnie to. Ale dobra, my dobra, czekaj, dobra, nie wrócić. Wytłumacz mi, co tam się dzieje, co tam jest w ogóle, bo ja totalnie nie mam pojęcia. Pomagamy Yetiemu. No. Na razie znaleźliśmy wioskę Yetiów, czyli rodzinne miasto Yetiego, ale...
musimy znaleźć takie wielkie imperium, które zaprowadzi nas do jego ojca. Właśnie on tam jest podobno uwięziony. Mhm. No i musimy mu znaleźć prawdę. W czym ja wam jestem tam potrzebny? Pomoc. No, żeby nam pomóc, żeby więcej łap było do walki. No, ale jakby... Do trzymania miecza. No, ale nie dajecie sobie rady sami? W sensie, jakby z kim tam walczycie? No, my walczymy z różnymi stworami, eskimosami i tak dalej. I biliśmy się z wielkim bossem, który był wielkości tego posąga. Biliście się z takim bossem? Ale pokonaliście go? No, no to, ale to nie było łatwe. Dlatego potrzebujemy twojej pomocy. Ale dobra, ale pokonaliście takiego bossa, to już ze wszystkim poradzicie. Ja muszę tu zostać, ja tutaj mam wiele rzeczy do zrobienia. Nie, ale jak ja... Nie mam serio, siły do ciebie, ja nie mogę tam pójść teraz. Powiem to wszystko Palenowi. Paweł jest świadom tego. Ja tutaj muszę... Dave tam chyba poszedł do was, nie? Czy nie? No nie ma go, nie widziałem go na razie. Nie ma go tam? Speniał. Tak jak ty. Ale ja nie speniałem, ja po prostu tu zajmuję się innymi rzeczami. Ja wcale nie speniałeś. Ale patrz, no bo tu musi wszystko śmigać. Ja tutaj muszę zostać, bo tu musi wszystko hulać. Tu musi wszystko być, że ale tak powiem... Ale jak hulasz, to wszystko hula, wszystko jest ale, no właśnie nie, tutaj patrz, tu trzeba się wieśniaka... Patrz, widzisz jak te wieśniaki zdewastowały tutaj to pole? Nie, wiesz jaka jest prawda? Co? Prawda jest taka, że po prostu się obsrałeś. Nie, że się obsrałem, tylko po prostu ja mam inne rzeczy do zrobienia tutaj i jakby no nie mogę tam pójść, no. Po prostu nie masz jeść, żeby wejść w ten portal i tyle. Słuchaj, ja nie, ja tam, możemy się umówić tak, że ja tam przyjdę, ale jak będziecie naprawdę potrzebować mojej pomocy, to mi dasz znać i wtedy tam przyjdę, dobra? Bo teraz, póki co, chyba nie bijecie się z nikim, skoro tu jesteś. Ale na pewno przyjdziesz. Oczywiście, jak będzie taka potrzeba, przyjdę. Dobra. Tak? Możemy się tak dogadać? Na wzrok, teraz. Tak? No dobra. Bo widzisz, bo tu jest strasznie dużo rzeczy do ogarnięcia. Ale jakby... jeżeli nie przyjdziesz... Ale musi być faktycznie powód, a nie tak wiesz, że po prostu ja się tam zajmę, jak się nie przyjdziesz. Tak, ale a może byś innych też zabrał, wiesz? Dave tam jest? Dave tam jest z wami? Nie ma go, ale on powiedział, że on tam wejdzie. Tak? Tak. Okej, no to on wam pomoże, to już będzie wam łatwiej, nie? Trzymam go za słowo i ciebie też. Tak? I lepiej, żebyś tu był. To dobra. O nie, widzowie, kurczę. A ja prawie nakrył mój biznes. Ja nie wiem, ja byłem tak przygotowany na to, że tu nikt nie przyjdzie, że byłem pewien po prostu, że mogę być spokojny. I nawet tego nie zamurowałem, ale odwaliłem lipę i on teraz już wie o tym. Nie, to jest najgorsza rzecz na świecie. Dobra, mamy problem, który trzeba rozwiązać, krótko mówiąc. I myślę teraz, jak to rozwiązać, bo on wie o tym miejscu, co oznacza, że musimy to zamurować, albo lecieć w kulki z nim. I liczyć na to, że nikt tego nie odkryje dalej, co tam się kryje. Ja nie wiem, to jest jakaś tragedia. Jak teraz zrobić, żeby on tutaj... Kurde, odkrył tą piwnicę, to jest najgorsze rzecz na świecie. Najgorsze jest to, że tu są drzwi, które są połączeniem z resztą. I chyba wydaje mi się, że będzie trzeba tutaj ściany zamurować. Pyk, tak, to wszystko tutaj zamurować, żeby tutaj tych drzwi nie było. Albo żeby te drzwi tu prowadziły do jakiegoś takiego małego magazynu. I po prostu wyszedł z serwera. Ej, dobra, to jest podejrzane. Tu zrobić po prostu coś takiego. I zrobić na przykład wyjście. Czekajcie, zróbmy tu, otwórzmy to. I zrobić na przykład tak, żeby tu... Na przykład tu zrobić drzwi i tam połączyć to... O, tak to by trzeba było zrobić, no. Bo tutaj chyba można, patrzeć, chyba można by było tak to połączyć tutaj. Tu i teraz w prawo. Jeśli dobrze... Tak, coś takiego. I tu połączyć to z tym, mniej więcej. Tak by to trzeba było zrobić, no. I w ten sposób będziemy mieli tutaj, że tak powiem, dojście fajne, nie? To muruję na razie, bo to tak nie może być. Tutaj murujemy i zrobimy tam, no jeny, to jest jakaś tragedia, że to się tak się pogmatwało to wszystko. Nie wiem co mam teraz z tym zrobić, ja muszę Dawidowi powiedzieć przede wszystkim o tym, że zostało to nakryte. Musi on o tym, znowu tego nie zamurowałem, ja nie mogę, ja narażam tą całą operację na niepowodzenie. Jeszcze to zabrałem jakiś klocek, go nie oddałem tam na dole. Ja nie wiem, kurczę, jestem tak zły na to. Dlaczego on tu wrócił? Dlaczego jeszcze mnie prosi jakąś pomoc tam? Ja powinienem mi tam pójść pomóc, ja wiem, ale... O nie, ja to teraz dopiero zamurowałem? Co ja robię? Ja w ogóle już nie myślę. Ja zostawiam tu otwarte budynki. To jeszcze żebym kartę najlepiej gdzieś zostawił. O nie, dobra, ja dzisiaj mam zły dzień. Ja mam zły dzień i ja prawie zdradziłem nasz tajny sekret. Ja jestem... No mega jestem, naprawdę. Nie, kurczę, muszę Dawidowi to powiedzieć.